Chorzów to kolejne miasto, w którym powstaną mieszkania w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Nowe lokale zostaną wybudowane w chorzowskiej dzielnicy Maciejkowice. Dostępnych będzie 112 mieszkań o różnym metrażu. Paweł Jędrusik. Nowe mieszkania zostaną wybudowane przy ulicy Michałkowickiej, tuż przy granicy z Siemianowicami Śląskimi. Takie mieszkania można dostać na zasadach niemal takich samych, jak w przypadku Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Są to mieszkania dla osób, które są pomiędzy tymi, którzy otrzymują kredyty w bankowości bez problemu, a pomiędzy tymi, którzy mają mieszkania komunalne i mają te możliwości, czyli dla osób średnio zarabiających, takich, którzy są w stanie utrzymać je, a z drugiej strony wpłacić partycypację. Dziś władze Chorzowa wraz z przedstawicielami SIM Śląski i wykonawcy podpisali umowę na budowę. Nowe mieszkania mają powstać do 2025 roku, a pierwsze prace mają rozpocząć się w ciągu najbliższych 2 tygodni. Jest to największa inwestycja tego typu w historii Chorzowa. To jest pierwszy etap, ponieważ tam chcemy wybudować całkiem spore osiedle. Dzisiaj podpisaliśmy umowy. Cały czas szukamy najemców, tak żeby na koniec roku 2025 kilkaset osób zamieszkało właśnie w tym miejscu. Mamy wykonać pełen zakres robót, począwszy od konstrukcji obiektu, robót wykończeniowych, instalacyjnych i infrastruktury trochę zewnętrznej do wykonania. Myślę, że nie powinniśmy sobie jakoś z tym nie poradzić. Obiekt ma 6 kondygnacji plus kondygnacja podziemna, garażowa. Mieszkania w ramach programu SIM są mieszkaniami na wynajem. Dopiero po 15 latach będzie można je wykupić.